Większość gromad w czasie, jak to mówię, już odprawiły wszelkie obrzędy tyczące się zmiany pór roku. Tegoroczne święto plonów mam nadzieję, że odbyło się spokojnie i bez żadnych przeciwności. Obiady złożone w tym roku w podzięce do świętego ognia dla bogów mam nadzieję, że były obfite, a żercy zza kołacza widać nie było. Październik to pierwszy miesiąc ciemnej części roku. Słońce grzeje już coraz mniej, a ostatnie zawirowania pogodowe pokazują, że zima pędzi do nas tak samo szybko, jak w tym roku nastało lato, po krótkiej, acz intensywnej wiośnie. Miejmy nadzieję, że zima będzie łaskawa, aczby także wymroziła ziemię odpowiednio, by na czas wiosenny wszystko wybuchło kwieciem i zielenią. W powietrzu czuć już pełną parą jesień. Drzewa zmieniają swoją barwę i już niedługo zrzucą listowie. Matka Mokosz kładzie się do snu, a Marzanna już szykuje swoje farby, by pomalować świat na biało. Jesień to także zmiana czasu panowania nad światem. Perun kładzie się na zasłużony odpoczynek, a Veles ze swojego tronu w korzeniach drzewa życia będzie rządził światem. Czas ten dobry jest na rozmyślania filozoficzne, a że Veles jest także patronem bogactwa, to proście go o to, by w czasie, gdy się budzi i jest wypoczętym, wszystkim także starczyło. Październik to także czas przygotowania się do święta dziadów naszych, które już niedługo nastąpi, a większość gromad obchodzić go będzie na przełomie października i listopada. Nie zapomnijmy także, że wielkimi krokami zbliża się święto zimowego słońca stania, zwane także szczodrymi godami. W tych dniach w wielu miejscach w naszym kraju, jak i za granicą, zapłoną święte ognie, by odprawić starego boga, jako że umiera, i rankiem powitać nowonarodzone dziecię słońce. Sława niech mu będzie. To na tyle wiadomości ogólnych i zapraszam do szczegółowych z regionów, a w tej chwili zaczynamy od Lubelszczyzny z racji tego, że na Dolnym Śląsku i w Kujawsko-Pomorskim nie znalazłem żadnych informacji o wydarzeniach w ich regionie. I województwo lubelskie, gdzie 12 października na targach lublińskich SA odbędzie się Falcon, czyli 19 już festiwal fantastyki w Lublinie, gdzie odbędzie się także część wschód-słowiańskich mitów. Będziemy mogli posłuchać na pewno dosyć ciekawych wykładów i prelekcji, więc jeżeli jesteście zainteresowani, a jesteście gdzieś w pobliżu, albo chcecie tam pojechać, wystarczy napisać Falcon 2019. Na 100% znajdziecie informacje na temat tego, co tam się będzie działo. Województwo lubuskie i łódzkie niestety nie przedstawiło nam informacji na temat obchodów, chociażby święta dziadów, które już za niedługo. Ale w Małopolsce, proszę Państwa, dziady jesienne. Już wiemy, że gromada Wanda 3 listopada będzie obchodziła dziady jesienne, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie zapraszam na fanpage'a gromady Wanda. Tam będzie o wiele więcej informacji, jak i całe wydarzenie. Województwo mazowieckie, opolskie, podkarpackie i podlaskie niestety nie dało mi żadnej informacji na temat wydarzeń w październiku bądź około październikowych. Natomiast Grodzisko Owic, proszę Państwa, w województwie pomorskim będzie organizowało dziady. No nie będzie to na pewno nic związanego z naszą wiarą, strefą sakrum, a coś bardziej popularnego dla innych ludzi. Jednakże jeżeli jesteście tym zainteresowani, Grodzisko Owic już gościło 2 razy w Święto Stado, więc wiadomo, jak tam dojechać. Jeżeli ktoś jest z północy albo jedzie na północ, to może pójść. 27 października, proszę Państwa, na stronie internetowej oraz na fanpage'u na 100% będą informacje na temat tego, co tam się będzie działo, a będzie się działo na pewno dużo i fajnie, bo Grodzisko jest naprawdę fantastyczne. W województwie pomorskim w Celbowie 21 października Słowianie Północy będą także obchodzili święto dziadów naszych, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie zapraszam Was wszystkich do uczestniczenia. Albo po prostu wejście na stronę Słowian Północy, tam będziecie wiedzieli o wiele więcej informacji zdobędziecie na temat tego święta. Województwo Śląskie, i tu się dosyć ładnie dzieje, proszę Państwa, ponieważ Root Boy Club Bielsko-Biała 11 października będzie koncert pani, która się nazywała Dziewanna. Nazwała ten koncert Jesień z Folkiem. I jeżeli jesteście zainteresowani, będziecie w okolicy albo chcecie po prostu pojechać sobie do Bielska-Białej i zobaczyć, jak to wygląda, to zapraszam serdecznie na fanpage Root Boy Club Bielsku-Białej. Bądź jak wpiszecie Dziewanna na Facebooku, na 100% ją znajdziecie.
Poza tym w klubie CK Wiatrak w Zabrzu 26 października odbędzie się koncert zespołu Percival Schuttenbach. Jeżeli jesteście zainteresowani, to standardowo albo fanpage Percivala, bądź fanpage CK Wiatrak Zabrze, na pewno odnajdziecie informacje. Bilety już są w sprzedaży po 35 zł, w przedsprzedaży 45 zł w dniu koncertu. Proszę Państwa, dodatkowo jeszcze dziady w gromadzie Mir, czyli mojej gromadzie, odbędą się 31 października w Parku Zielona w Dąbrowej Górniczej, w starym miejscu obrzędowym. Wydarzenie już jest, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam na fanpage gromady Mir, tam jest ona zapisana. Więcej informacji będzie się dodawanych na wydarzeniu w trakcie czasu. Im bliżej, tym więcej. Ale większość ludzi już wie, gdzie obrzędujemy z województwa śląskiego chociażby. Województwo świętokrzyskie niestety nie dało nam informacji na temat tego, co zamierzają robić w październiku. Szkoda, czekam, może na listopad mi coś ciekawego przyślą. Województwo warmińsko-mazurskie, proszę Państwa, Kołomir. Rodzima Wiara Warmii i Mazur będzie organizowała ciady 13 października w Olsztynie, więc jeżeli jesteście zainteresowani uczestniczeniem w tym obrzędzie, to 13 października wystarczy wejść na fanpage Kołomira, tam będą informacje o tym wszystkim. Województwo wielkopolskie i zachodniopomorskie niestety nie dało mi żadnej informacji na temat tego, co zamierzają robić w październiku, więc to pominę. I to prawdopodobnie już wszystko, bo niestety też nie dostałem informacji z Londynu, co tam się będzie działo. Ale jeżeli znacie jakichkolwiek rodzimowierców, którzy odprawiają obrzędy w bliskim regionie, dajcie mi kontakt do nich, postaram się z nimi porozmawiać i chcę, żeby te informacje docierały do jak największej ilości ludzi. A już za niedługo, bo chłodno się już robi, mniej rzeczy się na zewnątrz robi, telewizja Mir troszeczkę się zmieni, bo oprócz wiadomości rodzimowierczych będę Wam serwował także wywiady z bardzo ciekawymi ludźmi. No ale jakimi i jakie będą pytania i odpowiedzi, dowiecie się już za niedługo. Mam nadzieję, że jeszcze przed pierwszymi śniegami. Na sam koniec chcę przypomnieć jeszcze, że w dalszym ciągu zbierane są pieniądze na pierwszą w Polsce świątynię słowiańską, która jest organizowana i budowana także przez Fundację Watra. Więc jeżeli jesteście zainteresowani wspomóc finansowo bądź w jakikolwiek inny sposób, wystarczy wejść na fanpage Fundacji Watra bądź na ich stronę i dowiedzieć się na temat projektu Świątyni Słowiańskiej. Z mojej strony chcę Was wszystkich zaprosić na fanpage Gromady Mir, jak i mój własny fanpage, taki bardziej filozoficzny, który nazywa się Bronimir od mojego imienia. Jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie zapraszam. Proponuję także subskrypcję kanału Mir TV, ponieważ dzięki tej subskrypcji będziecie mieli szczegółowe informacje bardzo szybko i w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, przepraszam, pierwszą niedzielę miesiąca dostaniecie te informacje jak na tacy, tak szczerze mówiąc. To na koniec wiadomości na miesiąc październik, więc ja dziękuję Państwu bardzo, niech Wam bogi darzą i sława Wam.